Dzień dobry, moim gościem jest Michał Żurawski, aktor, który znany jest już publiczności POSK Online filmów, ale teraz poznamy go także serialowo i już za jego plecami widać, z jakiego serialu między innymi Kruk i Król w takiej kolejności w trakcie festiwalu Kinoteka w ramach POSK Online. Dzień dobry, Michał, bardzo miło Cię widzieć. Dzień dobry, serdecznie witam. Pierwsze pytanie, bo oczywiście wiele osób, które nas oglądają, to Polacy mieszkający w Wielkiej Brytanii, jest ich dużo i też na pewno chcą zobaczyć oba seriale, ale też wielu Anglików, którzy mogą mieć trochę mniejsze wyobrażenie o polskim kinie. Co polski film i polskie seriale, dojdziemy do szczegółów, jeśli chodzi o Kruk i Król, mają do zaoferowania brytyjskim odbiorcom, czego u siebie nie zobaczą? Albo inaczej, czym się różnimy pod tym względem? Co mogą zobaczyć u nas, czego nie zobaczą nigdzie indziej? Jakbyś miał powiedzieć, czy jest coś, co... Tak jak na przykład patrzysz czasami na kino skandynawskie czy seriale skandynawskie, myślisz, o tak, widzę, że to jest stamtąd. Czy jest coś takiego w polskich też? Tak, to jest coś takiego, że no, o ile kino skandynawskie ma ten swój taki, powiedzmy, nie wiem, ostatnio utarło się, że oni są świetni w kryminałach, w takim swoim klimacie kryminalnym, takim tym skandynawskim, nordyckim, gdzie ta nordyckość się tak... Ona się tak ciągnie, jest taka po prostu melancholijna i coś w tym jest. W polskim no, kinie jakby i w Kruku, i w Królu można zauważyć taką bardzo wschodnią duchowość, tą naszą taką, zwłaszcza w Kruku, który dzieje się w większości na Podlasiu, a dla Brytyjczyków to trzeba wyjaśnić, że Podlasie to jest taki region, który został bardzo późno przyłączony do Polski. To były ziemie ruskie, nie rosyjskie, tylko ruskie, żeby było jasność dla Brytyjczyków, którzy tej różnicy mogą językowo nie wyłapać. Otóż te ziemie ruskie, to ta Ruś legendarna, te wschodnie rubieże Polski i zachodnie rubieże obecnej Rosji, no to były regiony też zmieszane etnicznie. To byli Litwini, to byli Białorusini, Kozacy, Tatarzy, Ukraińcy. Te nacje, one się tworzyły z miksu. To nie jest tak, jak w Wielkiej Brytanii macie na wyspach totalny podział na ludy galijskie, celtyckie i na powiedzmy, skracam, i na te ludy anglosaskie, prawda, z domieszką jeszcze Normanów i tak dalej, gdzie jakby jest jasne, jesteś Anglikiem, jesteś Szkotem, jesteś Walijczykiem, jesteś Irlandczykiem. Ja sam pochodzę z Górnego Śląska, ten Górny Śląsk to jest trochę taki region jak, no, powiedzmy, jak Walia w UK, nie? My mamy swój odrębny dialekt, mamy swój właściwie język osobny, mamy swoją kulturę, która jest mieszaniną polsko-niemiecko-czesko-łużycką. No to tacy Walijczycy w skrócie, żeby już nie mieszać tutaj. No i więc ja jakby, ta moja świadomość taka narodowa, że jestem Polakiem, ona jest, powiedzmy, no ja, tak jak w Wielkiej Brytanii, jestem Brytyjczykiem, ale mogę być Hindusem, prawda? Albo z Bangladeszu, albo z Edynburga, jakby wcale mnie to nie określa, mam jedynie paszport i jakby albo płacę podatki, albo nie. Na tym polega nowoczesny patriotyzm w pewien sposób, prawda? Już nikt się raczej nie martwi o to, że pójdzie, zostanie wzięty w kamasze i pójdzie bronić granicy. Dzisiaj wojny wyglądają inaczej, konflikty wyglądają inaczej. I te wszystkie rzeczy, o których opowiada Król, o tym nacjonalizmie budzącym się, o tych wszystkich tych faszystowskich historiach, to dzisiaj wydaje mi się śmieszne, natomiast wtedy w Europie, w tamtych czasach to było normalne. No jakby wracając trochę do tego, o co pytałeś, to zwłaszcza w Kruku widać tą wieloetniczność tego ducha, tego wschodu, gdzie on również dla Polaków jest obcy. Ja jak kręciłem Kruka i dowiadywałem się o tych wszystkich magicznych miejscach, o tych magicznych obrzędach, o tych szeptuchach. Szeptuchach, takich, właśnie. Tak, to ja przecierałem oczy ze zdumienia, mimo że moja babcia pochodzi z tamtych terenów, od strony ojca, od strony matki jestem Ślązakiem, od strony ojca jestem właśnie z Zabuga, więc ja jestem idealną mieszanką, jestem takim stuprocentowym Polakiem, czyli we mnie jest krew wszystkich tych, którzy tutaj na tych ziemiach po prostu mieszkali. I gdzieś ewidentnie od pewnego czasu w polskim kinie i serialach zauważa się tą właśnie taką duchowość, która przenika na ekran. No to jest, ja nie chcę spoilerować, ale w obu, i w Królu, i w Kruku jest taki twist bardzo wyraźny, mniej więcej w połowie serialu i w jednym, i w drugim. On się odbywa, który jakby widzowi, no niepolskojęzycznemu, niepolskiemu widzowi na pewno pozwoli zrozumieć, o co mi dokładnie chodzi. Ja tak naprawdę nie chcę o tym mówić, bo bym naprawdę zdradził, sprzedałbym największy twist w ogóle. No sobie spoilerowałbym. Natomiast no ewidentnie polska szkoła filmowa znowu nabiera jakby rumieńców, znowu nabiera takiego dynamicznego sznytu, że widać, że to Polacy robią, tak jak w przypadku Skandynawów, jak mówiłeś. Bo to jest też gdzieś ciekawe, prawda, że w momencie, w którym Polska jest jednak cały czas teraz społeczeństwem bardzo jednokulturowym i tak dalej, dość mało zróżnicowanym, filmy nagle eksplorują znacznie bardziej te kwestie rozbudowanych tożsamości, także lokalnych, i jakby opowiadają trochę o tym, pokazując tą Polskę w sposób, który dla zagranicznego widza będzie nowy, ale bardzo często też dla samych Polaków będzie nowy.
No tak, no niestety no, tam 40 parę lat komunizmu i izolacji naszego kraju zrobiło swoje. To jest tak, że my naprawdę mamy Europie do zaoferowania bardzo wiele i Brytyjczycy nawet sobie nie zdają sprawy, jak ważnym krajem byliśmy w środkowej Europie. No, jednak jakby nie patrzeć, przez wiele set lat byliśmy częścią środkowej Europy, a nie wschodniej. Dopiero II wojna światowa nas zepchnęła na tamte wschodnie rubieże. Mentalnie tak naprawdę niewiele się od Brytyjczyków różnimy. Oni mają Commonwealth i my mamy nasz Commonwealth, Rzeczpospolitą, prawda? I to są właściwie twory, które powstały w tych samych czasach. To jest jakby ta demokracja taka, gdzie o demokracji w Europie nikt nie myślał. Ona się i dzięki Magna Carcie w Anglii rodziła i dzięki naszym szlacheckim tutaj, prawda, jagiellońskim prawom u nas się rodziły. Wszystkie kraje ościenne, czy to brytyjskie tam na zachodzie, czy nasze tutaj, to były kraje, które były rządzone przez, To o demokracji nie możemy mówić. Natomiast te dwa kraje w jakiś sposób gdzieś tam były taką odskocznią. No jakby zachęcam Brytyjczyków do zainteresowania się historią Polski, bo ona jest naprawdę niezwykła. Ja sam ją cały czas odkrywam mimo 40 lat i naprawdę dużej wiedzy na ten temat, to ciągle coś nowego odkopuję, ciągle jakieś nowe fakty wychodzą. Brzmi zdecydowanie, jakby to było coś, co cię bardzo interesuje, w związku z czym widać, że opowiadasz w tych regionach z dużą pasją. Chciałem cię spytać o jedną rzecz jeszcze, bo oczywiście mówimy o dwóch serialach i seriale mają swoją własną strukturę, to jest 6-8 odcinków, ma się trochę więcej czasu, żeby tą historię opowiedzieć. Znowu, czy to jest coś, co twoim zdaniem daje nam większą przestrzeń i więcej czasu, żeby tą historię w pełni zarysować, biorąc pod uwagę to, jak nawet to, co teraz mówiłeś, jak bardzo często złożone są te historie, czy w przypadku, w szczególności Króla, musisz wytłumaczyć cały ten szerszy kontekst, w którym się pojawiasz. Wrócimy do konkretnych przykładów w Kruku za chwilę, ale chciałem zadać tą konstrukcję serialową, bo wiemy, że Anglicy widzieli parę świetnych polskich filmów w ostatnich latach, natomiast te seriale są czymś dla nich nowym. Czy myślisz, że to jest forma, która może być ciekawa, żeby pokazać tą Polskę z innej strony? No tak, w przypadku na przykład Króla, tam jest 8 odcinków, które mają prawie po godzinę, tam 50 parę minut, niektóre 40 parę. I one są rzeczywiście, spotkałem się z takimi opiniami, że one są trochę rozwleczone. Natomiast no, ja będę bronił tego, ponieważ z jednej strony to jest jakby wizja Janka, który właśnie chciał pokazać tą cały ten bogaty sznyt przedwojennej Polski, która się tak naprawdę odradzała i była naprawdę biednym krajem. I właśnie Janek był bardzo mu zależało na tym, żeby pokazać ten eklektyzm, tą Polskę przedwojenną, która dzisiaj jest takim trochę mitem, ale chciał ją pokazać jeden do jednego, że było i kolorowo, ale było też strasznie, było wesoło, śmiesznie, ale też kończyło się to niezbyt fajnie za każdym razem. Mamy tutaj mowa w Królu jest na przykład o puczu, nie, który był przygotowywany przez bardziej prawicowe jednostki. Co jest śmieszne, Polska, kiedy odzyskała niepodległość, to głównym naczelnikiem kraju został Piłsudski, który według wszelkich prawideł uważany jest za dyktatora tak naprawdę. Wprawdzie była to miękka to była dyktatura, ale to była dyktatura. I teraz o ile on, do momentu, kiedy on żył, jakby można mówić o demokracji w kraju, a kiedy on zmarł i jakby ta dyktatura się skończyła, to rozpoczęła się tak naprawdę taka delikatna, faszyzująca forma rządów się rozpoczęła w Polsce. Więc to jest, to jest abstrakcyjne, ale o tym wszystkim chciał powiedzieć Janek, dlatego te odcinki tak długo trwają, dlatego niektóre sceny właśnie z politykami, one są niemalże komiczne, one są grane na serio, ale one są przerażająco komiczne. Sam pomysł zrobienia serialu o Żydzie, który leje Polaków, prawda, to jest bardzo ryzykowny temat w Polsce do dziś. To było bardzo ryzykowne, natomiast to było prawdziwe. Te historie, one są wzięte jeden do jednego. To jest tak naprawdę historia Szapiro, to jest historia Szapcela Rotholca, takiego boksera wagi koguciej, który przed wojną zdobywał medale w Europie i na świecie dla reprezentacji Polski. No i to wszystko w tej konstrukcji się jakby mieści przez te dłużyzny, przez pokazanie tych... Jest kilka niezwykle długich, pięknych mastershotów, czyli takich ujęć bez cięcia, które też jakby mają na celu jakby pokazanie tej polskiej duszy, tego takiego właśnie, tego takiego trwania, tej takiej radości z tego, że ten kraj znowu powstał. No to wszystko było budowane w jakiś taki sposób przez Janka, żeby to było... Myślę, że dla widza angielskiego może to być niezrozumiałe i stanie się nudne, ale dla z drugiej strony, dlaczego miałoby być nudne, skoro tyle fantastycznych filmów brytyjskich historycznych w podobnym stylu powstało już wcześniej, nie? Już
Myślę, że nawet możesz mówić o porównaniach do The Crown, gdzie też masz takie długie sceny, które wprowadzają, cię w, klimat, wprowadzają cię w kontekst, w którym jesteś. A trzeba przyznać, że w Królu są te sceny zachwycające, jakby poziom odwzorowania tego jest absolutnie zachwycający. Więc na przykład, wiesz, to jest coś takiego, że często porównują Króla do Peaky Blinders, ale ja zawsze powtarzam, że Peaky Blinders to jest historia z Birmingham, to jest robotnicza w ogóle dzielnica, część Wielkiej Brytanii, to jest zupełnie coś innego niż Król. To w porównaniu Birmingham, za przeproszeniem, w porównaniu z Warszawą tamtych lat, no to jest gigantyczna, kolosalna różnica pod każdym względem. No to jest jakby, mówimy o zupełnie czymś innym. Jakby ja bym tego tak nie porównywał. To tutaj mamy jakąś taką gangsterską z nizin historię robotników, a tam mamy niemalże, no nie wiem, no ekstra klasę w stylu Godfather albo dawno temu w Ameryce. Bardziej bym to tak rozpatrywał. No i też jakby walkę o wpływy polityczne, jakby walkę na samym szczycie państwa w pewnym sensie też, prawda? Chciałem cię zapytać właśnie, to zacznijmy od Króla w takim razie, do Kruka wrócimy później. Najpierw była książka Szczepana Twardocha, która teraz też wychodzi w Wielkiej Brytanii, zbiera świetne recenzje. The Times pisał, że najlepsza książka kwietnia, zbiera pierwsze nominacje do nagród. Z tego, co słyszałem, ty od początku, jeszcze zanim ktokolwiek pomyślał o tym, że cokolwiek kręcić, ty już wiedziałeś, że to ty będziesz Jakubem Szapiro, a przynajmniej bardzo chciałeś, żebyś ty był Jakubem Szapiro. No to było trochę tak, jakby to powiedzieć, the power of the subconscious was at work, jakby to w Anglii mówicie, prawda? To było no, ewidentnie potęga podświadomości. Ja miałem coś takiego, że przeczytałem tę książkę. Ja uwielbiam książki Twardocha, ponieważ to jest mój rówieśnik. Poza tym on również pochodzi z Górnego Śląska. Jest też Ślązakiem, tak jak ja. I ja wszystkie jego książki czytam zawsze, jak się tylko pojawią. I tak samo było z Królem. Jak tylko go przeczytałem, to zadzwoniłem do mojej agentki i powiedziałem jej, żeby monitorowała sytuację, bo prawdopodobnie może powstać z tego film. I następnego dnia po przeczytaniu książki zapisałem się na boks. Zacząłem trenować, bo zacząłem wytwarzać w głowie to, że ja już jestem tym Szapiro, mimo że oni jeszcze nie wiedzą, że w ogóle będą to kręcić. I to trwało chyba z półtora roku, może z dwa lata, te przygotowywania. Aż się w końcu dowiedziałem, że rzeczywiście będzie powstawał film, no i już nie było mocy, już po prostu wiedziałem, że to będę miał. Bo też opowiadałeś o tym, że w postaci Szapiro jakby pewnie każdy chłopak, każdy mężczyzna widzi bardzo wiele rzeczy, z którymi się utożsamia i które chciałby poczuć, ale faktycznie u ciebie ten element jest też dodatkowy, no bo sam wspomniałeś, też pochodzisz z mniejszości w Polsce. Tak, tak. Mówiłeś też chyba w którymś wywiadzie, że masz też jakąś domieszkę żydowskiej krwi w sobie, prawda? Tak, tak, mam korzenie żydowskie. Ten element, ta postać faktycznie znacznie bardziej jest ci po prostu bliska dzięki temu w pewnym sensie. I ten trening, bardzo mnie zaciekawił ten trening bokserski, bo oczywiście no to nie jest zupełnie oczywista rzecz, żeby zacząć dwa lata przed kręceniem roli, zacząć się przygotowywać do niej, ale rozumiem, że kiedy potem pojawiłeś się wreszcie na castingu, to też o tym gdzieś opowiadałeś, jakby samej sceny bokserskiej co prawda nie mieliście, ale był ten moment, w którym ten casting poszedł w taką stronę, że nie zostawiłeś w nikim wątpliwości, że ty już jesteś tym Jakubem Szapiro. No bardzo ważną rzecz tutaj poruszyłeś, bo tak, bo za śląskimi korzeniami ja mam również żydowskie korzenie tatarskie i niemieckie. To są gdzieś tam pradziadowie, do których dotarłem. Natomiast no, z tymi po przeczytaniu Króla, no to włączyło mi się oczywiście coś takiego, że ja odkrywam cały czas, ja poszukuję, ja jeżdżę do Izraela i szukam wszystkich tych łączników, które dałyby mi większe pojęcie o tym wszystkim w ogóle, skąd się wywodzę, skąd ta moja krew i tak dalej. I tym bardziej po przeczytaniu Króla pomyślałem, że no chyba byłoby dziwnie, gdyby taką postać miał zagrać ktoś, kto nie ma nic z tym wspólnego. Jakby gdzieś tak personalnie czułem, że mam coś do rozwikłania, jakąś zagadkę, jakąś historię, coś mi ten Król więcej przyniesie. No, wiedziałem, że mam coś, jakiś ukłon muszę tu w tym kierunku zrobić. No i się udało. Natomiast jeśli chodzi o sam boks, no to raczej mi chodziło o to, żeby poczuć po prostu, co to znaczy codziennie chodzić na treningi bokserskie i wiedzieć, gdzie bokserzy mają poustawiane te priorytety swoje. To bardzo szybko mi przyszło po pierwszych bodajże trzech, czterech treningach, kiedy po samej rozgrzewce biegałem do toalety, żeby wymiotować ze zmęczenia. Zrozumiałem mniej więcej mentalnie, o co chodzi takim ludziom. I potem przyjście na casting, to nie chodziło o to, że ja będę tężyzną fizyczną świecił, albo tylko chodziło o to, że ja po prostu tym bokserem będę tu w głowie. Będę wiedział, co przeorałem, żeby tu się na tym castingu znaleźć. Tak jak Szapiro. I to się udało. Po prostu wlazłem na casting i oni widzieli we mnie tą determinację, widzieli tego Szapiro. Ja się po prostu tak zmieniłem gdzieś wewnętrznie, że ja nie musiałem o tym opowiadać. Ja po prostu to pokazałem i to zadziałało. To powiedzmy w dwóch zdaniach widzą, kim jest Jakub Szapiro, bo wiemy, że nie lubisz
twoja postać nie lubi, jak się mówi o nim, że jest bandytą albo rozrabiaką, bo jakby to się źle kończy dla dziennikarzy, którzy zadają tego typu pytania. Ale kim w takim razie jest Jakub Szapiro? Jeżeli mielibyśmy go przedstawić naszej publiczności, kim jest w trzech zdaniach Jakub Szapiro? No jest to człowiek, który się urodził w bardzo ciężkich czasach, w nizinach społecznych Warszawy. Był ortodoksyjnym hasydem, z rodziny hasydów pochodzi, więc język, pierwszy jego podstawowy język to jest jidysz. A dopiero później, jako nastolatek, czy tam na ulicy, zaczyna uczyć się języka polskiego. Przy czym tutaj Brytyjczycy powinni też pamiętać, nie tylko Brytyjczycy, powinni pamiętać, że w czasach, kiedy on się urodził w 1900 roku, nie było Polski, była Rosja. Warszawa była częścią Rosji, więc oficjalnym językiem był rosyjski. I to jest też znamienne dla tego regionu, że taki właśnie warszawianin w tamtych czasach żydowskiego pochodzenia musiał przynajmniej 2-3 języki znać, żeby się dogadać na ulicy. Czyli jakby znowu mamy tutaj podobną historię jak w Wielkiej Brytanii. To samo było na Śląsku też. Ślązak w robotniczej rodzinie rodzący się musiał na dzień dobry znać 2 języki, jak nie 3. To samo było, to była część Prus. No bo tam jest ten element udowodnienia sobie czegoś, prawda? I też element zacierania granic pomiędzy dobrym a złem, bo jakby teoretycznie poznając Jakuba mamy wrażenie, że no to będzie pewnie raczej zła postać, ale też widzimy, że z czasem on ma wybory, kwestie, myśli o pewnych rzeczach w inny sposób, poznałem go z innej strony. Ten taki niebiało-czarny spojrzenie na świat, znowu tak obce i tak trudne w dzisiejszych czasach, gdzieś zdecydowanie się pojawia w twojej postaci. Tak, no tam na przykład, no jeśli spojrzymy na jego relacje z żoną, mówię w cudzysłowie żoną, ponieważ oni nie są po ślubie, natomiast mają 2 dzieci i na relacje z dziećmi, no to tam widzimy naprawdę słodkiego ojca, ojca rodziny, który dba o te dzieci. Wymyśliłem sobie, że w każdej scenie, jak tylko się te dzieci pojawiają, ja będę je całował po głowie, głaskał i to jest w każdej scenie, kiedy gram z dziećmi, widzicie Jakuba, który podchodzi, głaszcze i całuje, bo tego, on tego nie miał. On tego w dzieciństwie nie miał i on na tym buduje jakby swoją potęgę, siłę. Nie tylko na tym, że po prostu haracze i morderstwa i zabójstwa na zlecenie, czy tam jakieś straszenie ludzi. To nie jest to jednostronna postać, na pewno. Po prostu zastanawiam się nad tym, czy pokazywanie tego typu seriali, już też Walter Presents, z którym robimy razem ten program, też wcześniej pokazywał parę polskich seriali. Jakby, czy to może być moment na odczarowanie trochę tego patrzenia na Polskę i patrzenia na polskie seriale, tak, polskie filmy, gdzie do tej pory wszyscy patrzą na zasadzie Kieślowski, Holland, może Pawlikowski, jak ktoś bardziej kuma najnowsze filmy. Natomiast jakby filmy z Polski polskie, to już jest w ogóle absolutny kosmos i absolutnie coś, co dla nich nie istnieje. Zastanawiam się po prostu, czy pokazanie tego typu historii osadzonej w Polsce, po polsku, z polskimi aktorami, ale jednak z rozmachem i w fajny sposób opakowanej takiej, żeby też Brytyjczykowi to się spodobało, czy to być może jest taki moment, w którym uda się trochę to zmienić? No, zmieni się, proszę Państwa, pod warunkiem, że właśnie Brytyjczycy wpadną do nas i coś nakręcą. Nie, no, jeśli chodzi o tą techniczną stronę, to jak najbardziej. To myślę, że po obejrzeniu Króla Kruka Państwo sami stwierdzicie, że to się niewiele różni. Mało tego, kiedyś dostałem cudowną recenzję, jak tylko się pojawił się Kruk, 3-4 lata temu, nie pamiętam daty premiery, to usłyszałem taką recenzję od znajomego, który właśnie mieszka w Anglii. Powiedział mi, że słuchaj stary, gdybyście mieli dubbing angielski, to nikt by nie uwierzył, że to jest w Polsce nakręcone. Usłyszałem coś takiego od niego. On jest Polakiem wprawdzie, dlatego może tak się nie wypowiedział niezbyt chlubnie dla nas, no, ale jednak był to niesamowity komplement, prawda? To było coś, co jakby mi otworzyło oczy, bo pomyślałem sobie, o kurde, zobacz, budżet może nie był jakiś super wysoki ekstra, ale jednak potrafimy, kurczę, zmajstrować coś fajnego. No tylko, że problem polega na tym, że my jesteśmy też mistrzami, no to tak samo jak z tymi lotnikami, prawda, że jak my się przed wojną uczyliśmy latać na drzwiach od stodoły, no to potem nie dziwne, że jak weszliśmy na Hurricane'y i na Spitfire'y, to nie było mocnych na nas, nie? I tak samo jest z polskim kinem, tylko że niestety w Polsce my ciągle udowadniamy, że potrafimy z małym budżetem zrobić coś doskonałego. Często się zdarzają takie filmy właśnie jak Pawlikowskiego, który 2 z rzędu dostaje nominację do Oscara. To nie są gigantyczne budżety, ale zrobione jest w taki sposób, z polską duszą, z polskim tą szkołą filmową w tle, która gdzieś tam w tych latach 50., 60., później w 70. robiła gigantyczną karierę na Zachodzie. No to teraz jakby tą pałeczkę trochę takiego kina, takiego moralnego niepokoju przejęła Rumunia, prawda? Strzeliła parę takich hitów, które w Europie stały się sławne i już mamy kino rumuńskie. Ale tak naprawdę jak się przypatrzymy temu kinu,
ono się niewiele różni od polskiego kina, tylko to jest kwestia jakby lobbingu, nie? To jest kwestia właśnie tego, o czym mówiłem, kwestia tego, że częściej przebywają tam ludzie z Zachodu w pracy filmowej niż u nas. No i jakby my nie mamy szansy na taki lobbying. Jedynym lobbyingiem jest teraz właśnie Holland, jest Pawlikowski. To są ludzie, którzy mają szansę się przebić i rozpropagować to kino. Ale to się zmienia. Ja myślę, pierwszy raz opowiem wam taką historię, jak byłem pierwszy raz na rozdaniu, pojechaliśmy na rozdanie Oscaru właśnie z Agnieszką Holland, dostaliśmy nominację do Oscara z filmem W ciemności. I tam właśnie usłyszałem pewna dziennikarka zapytała mnie, polska dziennikarka zapytała mnie, jak ja się czuję, ale w tym pytaniu był taki podtekst, że wow, jesteście w Hollywood. Więc ja jej odpowiedziałem, że dobra, no Hollywood Hollywoodem, ale musi sobie pani zdać z tego sprawę, że zaraz się zacznie boom, że zaraz my tu Polacy będziemy coraz częstszymi gośćmi. I to nie tylko na zasadzie te techniczne zawody, tylko zobaczy pani, że my aktorzy też się tu będziemy pojawiać, tak jak Niemcy, Francuzi, Włosi, którzy też dzięki lobby, tacy Hiszpanie dzięki jednemu reżyserowi tak naprawdę, Almodóvarowi nagle otworzyli w latach 80. Prawda, furtkę z aktorami, którzy się tam pojawili, tymi hiszpańskojęzycznymi, nie mówię tu o aktorach meksykańskich czy tam z Ameryki Łacińskiej, tylko o tych z Półwyspu Iberyjskiego, Hiszpanach, którzy razem z Almodóvarem tam weszli. I do dzisiaj tam jest parę nazwisk takich od Bardema przez Banderasa, przez tam wiadomo. To są nazwiska, które są, to są mega gwiazdy. Więc dlaczego tak z polskimi aktorami nie jest? No i to jej mówię. Ona mnie wyśmiała, ja się trochę dziwnie poczułem, ale co się wydarzyło? Moje słowa się sprawdziły. Parę lat później następna nominacja do Oscara, za chwilę Oscar, Ida, znowu nominacja. Coraz więcej jakby aktorzy nagle zaczęli być tam popularni, zostawiać propozycje Kulesza i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ja myślę, że to jest kwestia dosłownie no paru lat, że zaraz się pojawi jakiś taki polski Javier Bardem, który... Ja zresztą sam mam takie podejście, że ja myślę sobie, że może potęga podświadomości powinna polegać na tym, że ja teraz spokojnie pracuję tu w Polsce, ale za chwilę sami zadzwonią stamtąd, żeby mi zaproponować rolę jakiegoś choćby Polaka, który ma tam coś dużego do zagrania i tak się to może rozpocząć, prawda? Ja wcale nie muszę wynajmować motelu i siedzieć w Hollywood i błagać o casting, tylko ja sobie inną drogę na to znajdę, jakby ja mam takie myślenie, bo ja wiem, że to się może wydarzyć, bo to już nie jest PRL, że my, każdy wyjazd na zachód, każdy wywiad z telewizją zagraniczną, to jest wow, nie, no to się już zmieniło jakby, ja nie mam kompleksów, a młodzi ludzie, młodsi ode mnie, którzy wchodzą w ten zawód, czy jakby w struktury tego polskiego kina, absolutnie nie mają żadnych kompleksów. Oby faktycznie tak się stało. No, oczywiście my też staramy się jako nasze kino zgrywać rolę w tym jako POSK Cinema, żeby pokazywać te polskie filmy nie tylko Polakom, ale przede wszystkim być może nawet Brytyjczykom, żeby pokazywać im, że są fajne rzeczy, które z tej Polski wychodzą, są fajne rzeczy, którymi możecie się inspirować. Tak, bo na przykład jak pokazywaliśmy Corpus Christi, które też by wywołało spore zainteresowanie tutaj, jeśli o to chodzi. Miejmy nadzieję, że masz rację, że to się zmieni, że uda się ten obraz trochę odczarować, bo też wiem, że i to też kolejna rzecz z twoich wywiadów, która się pojawia, że często mówisz, że taki Brad Pitt to w Polsce nie miałby nic do powiedzenia, bo on się przyzwyczaił, że on gra w dobrych filmach z dużym budżetem, a w Polsce jakby musiał zagrać w poniedziałek w serialu, w środę w filmie, a w weekend wystąpić na scenie w teatrze, to by się nakrył nogami w drugim tygodniu. W związku z tym jest tutaj ten element trochę chyba takiego multitaskingu i wielu jakby talentów, więc pod tym względem chyba nie mamy się absolutnie niczego wstydzić, prawda, jeśli chodzi absolutnie o jakość i poziom. Więc. Nie, no spójrzmy na przykład na to, co pamiętam recenzję, jakie dostał Robert Więckiewicz w ciemności w Stanach, no to było, Amerykanie przycierali oczy, myśleli, że to jest w ogóle jakiś facet, jakiś naturszczyk, który nie wiadomo skąd się, no tak, my w Polsce też potrafimy dobrze zagrać, naprawdę, ja się zawsze śmieję, że taki na przykład De Niro, czy tam Dustin Hoffman, którzy się przygotowują po właśnie dwa lata, półtora roku do roli, no to są niezdolni aktorzy w porównaniu z polskimi. Polski aktor dostaje tydzień przed scenariusz, wskakuje i jedzie i robi to dokładnie to samo, co Brad Pitt i Robert De Niro. Czasami nawet jeszcze lepiej. Oczywiście żarty, ale coś w tym, cały czas ta analogia do tych lotników polskich latających na drzwiach szkolących się na drzwiach od stodoły działa. To przejdźmy do pytania o Kruka w takim razie. Ile czasu miałeś na przygotowanie się do tego, bo to jest drugi serial, który pokazujemy w ramach Kinoteki. Zakładam, że tu też nie miałeś tego luksusu dwuletnich przygotowań do roli. Szczerze, że pamiętam, że mówiłeś, że czytałeś ten skrypt i myślałeś, że najlepiej tu nic nie ruszać, bo wszystko jest tak dobrze napisane, że jakby możesz tylko zepsuć. Absolutnie. To z kolei z Krukiem było tak, że Kruka dostałem, przypadkowo dowiedziałem się na ulicy, spotkałem reżysera. I on trochę się wygadał, bo to był taki moment, w którym ja walczyłem o rolę, już się castingi na horyzoncie do Króla pojawiały. No i on nagle spotkał mnie przypadkowo na ulicy i powiedział, że chciał mnie obsadzić właśnie w bardzo fajnej roli głównej, ale nie może mnie obsadzić, bo Kanal Plus się na to nie chce zgodzić, żebym
grał dwie duże role w jednym roku. Ja go spytałem, jakie duże role? Powiedział, no nie wiedziałeś, że będziesz grał Jakuba Szapiro? Jak słucha? I z jednej strony się szalenie ucieszyłem, bo jakby dowiedziałem się przypadkowo, że już wiem, o czym tak. Ale z drugiej strony pomyślałem, że zaraz, dlaczego miałbym rezygnować z drugiej głównej roli? I znowu uruchomiłem moją agentkę, która na szczęście jest bardzo rozsądną osobą i od razu wezwała na dywanik producentów i wszystko pogodziła. Więc udało się jedno i drugie. Natomiast no, miałem znacznie mniej czasu na przygotowywanie się do tej roli. I rzeczywiście, jak przeczytałem Kruka, to miałem takie poczucie, że to jest tak fantastycznie napisane, że to jest cała ta właśnie polska duchowość, te obrządki zostały zmieszane z tym takim kryminalnym, jakby takim, no, to thriller właściwie jest, no, można patrzeć na to jak na thriller. No, to było niesamowite, że jeden facet, jeden scenarzysta potrafi tak to wszystko połączyć. Oczywiście potem się okazało, że Jakub Koroczuk, scenarzysta tego, pochodzi z Podlasia, więc bardzo dobrze wie, o czym pisze, tak jak w przypadku mieliśmy tutaj Twardocha przy Królu. I to było naprawdę tak dobrze napisane, że wiedziałem, że tutaj nie ma się co popisywać w ogóle, że wystarczy po prostu w to wejść i poczuć to, bo zwłaszcza, że to były dla mnie kompletnie jakieś nieznane rejony. To powiedzmy sobie, kim jest komisarz Adam Kruk, bo znowu postać złożona, tak, skomplikowana, z trudną przyszłością, walczący ze swoją przyszłością, ale też z prawami, z którymi się mierzy. Trochę taka robi się z tego wielowarstwowa opowieść w ogóle o człowieku i o tym, jak sobie radzi z różnymi sytuacjami. Jakbyś znowu mógł w paru zdaniach przedstawić nam Adama Krukę. No to jest komisarz policji, który jako młody człowiek został bardzo skrzywdzony i fizycznie, i psychicznie. No, fizycznie widzimy to aż do momentu, do teraz, ponieważ nosi kaftan, taki kołnierz na kręgosłupie. Miał po prostu kiedyś złamany kręgosłup i do dzisiaj ma związane z tym wiele problemów psychicznych i musi brać leki i takie historie. I w pierwszym sezonie widzimy właśnie go w takim momencie największego dramatu, ponieważ rozwala mu się kompletnie psychika. Już głowa mu nie przestaje działać, tylko leci na lekach. Tylko leki są w stanie go utrzymać, go przy życiu. No, ból jest tak gigantyczny, że po prostu musi to tłumić. Ale te leki mają niestety efekt uboczny. No wiadomo, jest dziwnie się zachowuje. Oczywiście on to przekuwa w atut, ponieważ to dziwne zachowanie powoduje, że jest jakby bardziej uważny, bardziej czujny i staje się przez to lepszym policjantem. Nie musi tutaj działać fizycznie, wystarczy, że uruchamia umysł i rozwiązuje te zagadki niemalże jak Poirot. I to jest jego atut. No, do tego jest kryminalna zagadka, taka najbardziej znana obecnie w Polsce, właśnie wschodnią część Polski obejmująca, to jest handel nielegalnymi papierosami, które przywożone są z Białorusi, czy tam z Ukrainy, czy też z Ukrainy. I on próbuje tą zagadkę jakby rozwikłać, powstrzymać ten nielegalny handel i równocześnie próbuje też rozwiązać te zagadki z przeszłości, które tutaj mówimy o, no niestety o pedofilii, o czymś, czego doświadczył będąc w domu dziecka. I to chyba tyle, tak w skrócie. Kolejna znowu bardzo trudna, bardzo złożona postać i scenarzysta, którego przewołałeś, Jakub Krolczuk, mówi wprost o tym, że on widzi, ile ciebie kosztuje granie tej roli. To też, czy jakby, po pierwsze, co ci w takim razie przyciągnęło tego, czy ty może lubisz takie same trudne, skomplikowane role, ale też drugie, na ile dla ciebie odgrywanie tej roli było też dla samego siebie okazją do przemyślenia dzieciństwa, dorastania, miejsca, w którym byłeś, miejsce, z którego pochodzisz, jak to wpływa na ciebie dzisiaj, tak jak na komisarza Kruka? Ja w ogóle wyznaję taką zasadę, że aktorzy dostają role takie, na które są gotowi. I to się, przynajmniej mi się to sprawdza od pewnego czasu. I ja pamiętam rzeczywiście, jak zaczynaliśmy Kruka, to ja byłem w prywatnej sytuacji, miałem bardzo skomplikowaną, niemalże powiedzmy trochę podobną do sytuacji Adama Kruka, więc bardzo dobrze go rozumiałem tu na tym poziomie. I wiedziałem, że też nie muszę za bardzo grać, bo to się samo wydarzy. Wiele rzeczywiście takich emocjonalnych scen, które mieliśmy do zagrania, to o ile wcześniej bym się zastanawiał i skupiał, koncentrował na tym, jak to zagrać, to tutaj nie miałem tego problemu. Po prostu wchodziłem z biegu i to się samo działo. I czułem, że to działa, ponieważ jakby dostawałem background, informacje wsteczne od reżysera, od wszystkich ludzi na planie. Widzieli, że jakby no działa. Natomiast no, nie ukrywam, że trochę tutaj się zachowałem jak amator, bo nie odłączyłem tej sfery praca, dom. I jakby to zmieszałem. Tak zachłannie rzuciłem się do tego Kruka, bo on był tak dobrze napisany, tak dziwnie, tak
tak szalona postać, że po prostu wlazłem w to na 100% i rzeczywiście trudno było mi wyjść z tego. Parę miesięcy po zakończeniu zdjęć zajęło mi jakby dojście do takiego spokoju ducha i spokoju w umyśle, żeby wypędzić tego kruka z głowy. No właśnie, bo znowu to mówiliśmy o tym trochę przy królu wcześniej, ale akcja Kruka rozgrywa się w szczególnym miejscu, w bardzo szczególnej kulturze. Tam są wręcz niemalże te elementy folkloru, jak na przykład szeptuchy, które wiem, że też dla ciebie, na tobie też zrobiły wrażenie, jakby w twoim życiu później, jakby też tak gdzieś te przełożenia, ta wiara w te rzeczy też gdzieś tam na ciebie wpłynęła. Na ile myślisz, że ten kontekst, który znowu nawet często Polakom jest nieznany albo dla nich jest nieoczywisty, na ile ta tajemnica tego Podlasia będzie czytelna dla zagranicznego widza, a może wręcz przeciwnie, może wręcz właśnie dlatego, że jej nie zna, będzie tak bardzo przyciągająca swoją tajemniczością. No tak, zagraniczny widz musi pamiętać, że Podlasie to, tak jak mówiłem, odrębna trochę te ruskie ziemie przyłączone do ten i tam z racji tego no, dominuje prawosławie. Więc jakby Polakom prawosławie jest dość obce, tak samo jak, nie wiem, Anglikom jest obca kultura katolicka, prawda? To jest coś takiego. I dla mnie to było fascynujące, ponieważ jakby nagle odkryłem, że rzeczywiście ten katolicyzm od prawosławia różni się pod wieloma aspektami i gigantycznie się różni, mimo że jest to chrześcijaństwo, to się nie wie, jakby wszystko ma swoje podwaliny w Biblii, w Ewangelii, prawda? Natomiast cały ten obrządek jest zupełnie inny i na przykład no, zacząłem dzięki tym częstym wyjazdom na Podlasie zauważać coś takiego, że no, ja byłem wychowywany w kulturze jakby katolickiej, prawda? Od tego się zaczęło. Później się z tego wypisałem, zacząłem się interesować buddyzmem, potem judaizmem, wszystkimi różnymi rzeczami, jakby do dzisiaj mogę stwierdzić, że jakby te wszystkie religie, one się po prostu przenikają. Natomiast zobaczyłem tak po jeden do jednego, na czym to polega. Otóż wchodząc do kościoła katolickiego, widzimy wszędzie Jezusa Chrystusa. Widzimy go jak na krzyżu, widzimy go biczowanego na obrazach, jak idzie na... Zazwyczaj pokazane są te momenty, te takie niezbyt przyjemne. Ja sam moim kościołem parafialnym był kościół świętego Wawrzyńca, a Wawrzyniec, jak znamy z Ewangelii, został spalony na takim grillu. Jest gigantyczny obraz, był właśnie płonącego na grillu Wawrzyńca i to jest taki przekaz katolicki. Od małego musisz pamiętać o tym, że wina, kara, krew, niezbyt fajnie. Żeby tak nie było, to musisz postępować dobrze. No to jest trochę taki kij i marchewka, prawda? Natomiast w prawosławiu, jak wchodzimy do cerkiewki, to widzimy kobiety, Matkę Boską, bardzo dużo kobiet, miłość. Od razu małe dziecko, patrząc na to, myśli sobie, no tak, miłość kobieca, miłość jakby narodzenie, coś nowego, coś... Bardzo dużo jest takich neutralnych, nie przenikających dramatem obrazów. Jakby to już w tej kwestii... Już na tym poziomie obrazu to bardzo do dziecka przemawia, już nie mówię o tym, że do człowieka. No i jakby to znalazłem właśnie w tych szeptuchach, że one jakby wywodzą się z tego prawosławia i mówią o tej chrześcijańskiej duchowości, natomiast jest to bardziej, te szeptuchy to są takie ludowe psycholożki, bym to nazwał, niż one uleczają ducha, one wypędzają z ciebie te kołtuny, jak to nazywają, czyli te wszystkie... I o dziwo, jak się czyta na przykład książki buddyjskie, czy tam chińskie, o medycynie chińskiej, to się wszystko zgadza. To są dokładnie te rzeczy, tylko one inaczej się nazywają. Jakby później, jak jeszcze głębiej w to wejdziemy, to zauważymy, że to się skądś wzięło. Otóż wzięło się to stąd, że tereny ruskie przez wiele, wiele, wiele setek lat były pod panowaniem tatarskim, czyli mongolskim, czyli muzułmanie i buddyści, kultura azjatycka. Stąd się nauczyły, jakby stąd te powiązania, prawda, które do nas, do Europy Zachodniej nie dotarły. U nas się to skończyło na chrześcijaństwie, na katolicyzmie. Ostatni bastion, prawda, wschodni bastion, flanka chrześcijańska to Polska. Zawsze się tak mówiło, nie? Katolicka, ostatnia granica. No i jakby i to jest fascynujące w tym, że jak jeszcze głębiej się w to wejdzie i zacznie się doszukiwać gdzieś tam jakichś takich jeszcze głębszych tych początków, tych źródeł, no to się okazuje, że tu nie ma granic, że to wszystko po prostu przychodzi gdzieś tam ze wschodu, z południa, z Azji, z Afryki. Ewidentnie tą Polskę przedstawiasz w taki tygiel trochę kulturowy i tożsamościowy. Jak najbardziej. Bo on był zawsze, wiesz, on był, Polska to jest tygiel od czasów jagiellońskich. Przez 500 lat to był tygiel i nagle ten tygiel się skończył w czasie II wojny światowej. I my teraz próbujemy wymyślić ten kraj na nowo, natomiast no, ja bym wolał, żeby wracać do tego, co było wtedy, bo to jest mi bliższe niż takie właśnie takie patrzenie tylko na jedno. To bardzo uwstecznia. No, jakby, no, Brytyjczycy sami mogą coś na ten temat powiedzieć od czasu, kiedy stali się multikulturowym
multikulturową wyspą, no, no ile, ile korzyści im przyniosło odkrywanie, prawda, podbijanie świata. Kruk był oczywiście wielkim sukcesem w Polsce, jeśli chodzi o oglądalność, jeśli chodzi o recenzje krytyków, jeśli chodzi o każdym praktycznym poziomie. Skończyliście teraz nagrywanie drugiego sezonu, który nas czeka wkrótce. Zakładam, że nie możesz nam zbyt wiele powiedzieć o tym, co będzie w tym drugim sezonie, ale czy jest cokolwiek, co można powiedzieć, czegoś powinniśmy spodziewać i czy znowu, na ile mamy nadzieję pewnie obaj, że tak się wydarzy, że ten sukces przełoży się też tutaj w Wielkiej Brytanii, ten drugi sezon będzie równie wyczekiwany tutaj jak w Polsce. No mam nadzieję, że tak się stanie. No drugi sezon na pewno będzie... Ja się trochę obawiałem drugiego sezonu, bo pierwszy wydawał mi się tak doskonale napisany, że już nie chciałem tego zepsuć. Bałem się, że drugi sezon może to zazwyczaj tak jest, prawda, że remake'i niezbyt się udają. Natomiast no tutaj Jakub znowu wspiął się na wyżyny i po prostu napisał taki sezon, że z jednej strony ma on wiele wspólnego z pierwszym, jest jakby kontynuacją, ale z drugiej strony jest kompletnie czymś innym i opowiada o zupełnie innej przypadłości tutaj Kruka, która jest też bardzo ciekawa i w bardzo ciekawy sposób jest rozwiązywana między innymi właśnie przez panią psycholog, czyli Szeptuchę, tą wiejską, mądrą kobietę. Myślę, że się to może spodobać widzą z zachodu, tak? bo tej wschodniości, tego Podlasia będzie jeszcze więcej niż w pierwszym sezonie. Ostatnie pytanie w takim razie, jeśli chodzi o to docenianie różnorodności, że zdaje się, że większość mniejszości masz jakby zaliczonych, rozgrywane jakieś kontakty, relacje z nimi i tak dalej. Oczywiście wielu Polaków w Wielkiej Brytanii też marzy o tym, żeby wreszcie pojawił się film, serial, dowolne dzieło artystyczne, które pokaże też świat czy życie z ich perspektywy. Czy masz w głowie cokolwiek, pytam czysto abstrakcyjnie, bo nie uzgadnialiśmy tego pytania wcześniej, jakąś formułę, która pozwoliłaby też opowiedzieć o polskiej historii tutaj w Wielkiej Brytanii. Być może dzięki teraz tej emisji Króla i Kruka pojawią się ludzie, którzy będą gotowi przyjść, wyłożyć tę walizkę pieniędzy i powiedzieć, pokażcie nam, opowiedzcie nam tą historię. Czy masz w głowie coś, co myślisz, że mogłoby być fajnym pokazaniem tego wszystkiego, o czym tak na razie się mało mówi? Ja mam pełno, kupę pomysłów, mam takich scenariuszowych, które mogłyby być koprodukcjami z korzyścią dla obu stron. Na przykład jedną z takich historii jest historia szklarzy polskich, którzy przypłynęli razem z Brytyjczykami do Jamestown, pierwsze amerykańskie miasto założone przez Anglosasów. I razem z nimi byli po prostu gdańscy z polsko brzmiącymi nazwiskami szklarze. Więc jakby Polska od samego początku istnienia anglosaskiej Ameryki byli razem z nimi. No to jest jakby historia, tą historię można opowiedzieć trochę w stylu Terence'a Malika, prawda? Ja tak sobie to zawsze wyobrażałem, jak on już o Jamestown zrobił film, o Pocahontas, o kapitanie Smithie. I to było coś doskonałego. Dla mnie to było po prostu genialne kino i coś takiego bym sobie wyobrażał, taki remake o tym. Następna rzecz wiążąca Brytyjczyków z Polakami, no to już wiadomo, bitwa o Anglię, to już nie będę to banał. O tym już były. O tym już były i to nie jeden, natomiast jeszcze wstecz, no to mamy historię z czasów Wikingów, gdzie to polscy książęta piastowscy wylądowali nawet w Anglii z Wikingami, z Duńczykami i tam też stworzyli pierwsze te księstwa, Mercje, byli częścią też twórców, no wiadomo, że to były bardzo odległe czasy i żeby taką historię uwiarygodnić, no to naprawdę trzeba byłoby pogrzebać, ale to są fakty, które można w historii przeczytać, prawda? Jest genialna historia o Beniowskim, który był takim niemalże kapitanem Smithem, nie? Takim analogicznym Smithem, tylko żył wiek później. Natomiast też całą drogę przeżył przez wschód, przez Sybir, przez Madagaskar, aż zwiedził cały świat jako taki właśnie buntownik, bojownik. I o tym opowiedzieć historii. Też miał kontakty z Anglikami. Historia konopi indyjskiej, o której pewnie niewiele osób wie, ale cała brytyjska potęga morska za czasów Elżbiety I była zbudowana na Gandzi, na konopi indyjskiej, na tym, co dzisiaj jest nielegalne. To było Ukraina cała, stała konopią. Z tego się robiło wszystko. Liny, okręty, cały statek można było z konopi de facto zbudować. I Brytyjczycy szybko się zorientowali, że najtańsza konopia, najtańszy dostęp do konopi jest właśnie w Gdańsku. A polski król nałożył wtedy embargo na kozaków, którzy robili najazdy na Turcję i Persję i stamtąd przywozili wszystko, co skradli, w tym też konopie. I ta konopia rosła na tym czarnoziemiu, gigantyczne rozmiary uzyskiwała i była
sprzedawana, zwożona Wisłą aż do Gdańska i tam Anglicy kupowali ją, więc jakby narkotykowo, prawda, historia gospodarcza łącząca się z wieloma przyjemnymi historiami. No, no, przy okazji też jakby królowa Elżbieta, nie wiem czy państwo wiecie, ale też po prostu paliła THC, bo przy okazji od kozaków dowiedziała się, że męskie zarodniki niektórych odmian konopi służą jako rekreacyjne, jako po prostu, no nie chcę tutaj propagować teraz marihuany, natomiast jest to fakt, o którym nie każdy się odważy opowiedzieć, a z tego powstałby genialny film, moim zdaniem. Pomysłów jest ewidentnie dużo, w związku z czym trzymam kciuki w takim razie, żeby po emisji Króla i Kruka w Wielkiej Brytanii przyszli z tymi walizkami, zaczęli pukać drzwi okien i innych miejsc, w których się znajdujesz, żeby tę historię opowiedzieć. Michał Żurawski, piękne, piękne dzięki. Jeszcze dzięki za twój czas. A państwa zapraszamy oczywiście na obejrzenie i Króla i Kruka w POSK Cinema w Londynie przez internet. Serdecznie zapraszam państwa do oglądania.